No, ziomek, tak to nic nie nagram. No, stary. Przecież ja nic nie... Już wystarczy tej miłości. Już wystarczy, tutaj się połóż. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w vlogmasie 20. Tak, 20. I mówię to z lekką zadyszką, z takim bezdechem, ponieważ to jest ostatni vlogmas i to nie było do końca w planach, ale podjęłam taką decyzję, ponieważ stwierdziłam, że to już czas, że dużo było tych vlogów i chciałabym te ostatnie dni spędzić nieco bardziej offline'owo. Jest to dla mnie taki bardzo emocjonalny moment, powiem wam szczerze. Zazwyczaj te filmy chyba były do 24 czy nawet do 25 grudnia, ale też wyciągnąwszy wiele lekcji z tego roku, zrozumiałam, że chcę też promować to, żebyśmy jednak byli mniej przed ekranami w święta. I z tego tytułu wydaje mi się, że ostatni film 23 grudnia to jest dobra decyzja. Chciałabym, żebyśmy wszyscy postarali się już od Wigilii trochę bardziej analogowo sobie pożyć. Nieco bardziej dostrzegać to, co dzieje się wokół nas, naszych bliskich, jeżeli mamy taką możliwość, może poświęcić ten czas na refleksję. Wiem, że to będą dla wielu osób trudne święta i dlatego nie chciałabym w ten sposób tutaj wyjść jakoś protekcjonalnie, czy też narzucać komuś, jak ma te święta spędzać. Każdy podejmuje taką decyzję sam i wiem, że dla wielu z nas będzie to mimo wszystko zupełnie nowa sytuacja. Niemniej chciałabym, żebyśmy wykorzystali ten czas na to, aby zadbać o siebie, zadbać o najbliższych i trochę po prostu pobyć ze sobą samym, czy też z ludźmi wokół nas, niekoniecznie przyklejeni do ekranów, i chciałabym tym sposobem nie dokładać swojej cegiełki do tego internetowego szału w okresie świąt. W każdym razie jest ze mną Kropek, który trochę łagodzi tutaj obyczaje. Natomiast ja bym chciała wam życzyć na pewno spokojnych świąt, ciepłych świąt, świąt, w których docenimy to, co mamy, bo niezależnie od tego, ilu rzeczy wydaje nam się, że nam brakuje, to i tak każdy z nas ma bardzo, bardzo, bardzo dużo. I dla mnie to jest szczególnie taki moment, kiedy czuję ogromną wdzięczność, kiedy podsumowuję sobie rok, kiedy robię sobie taki własny rachunek sumienia w wielu kwestiach i zachęcam was do tego. W poniedziałek ukaże się podcast solowy, który jest troszeczkę podsumowaniem roku. To będą jakby moje inspiracje roku w wersji podcastowej, długiej. Tam będą też moje postanowienia noworoczne. I w zeszłym roku ukazał się podcast, w którym mówię wam, jak podsumowuję rok za każdym razem. I też będę tak robić w tym sezonie, do czego was również zachęcam. W każdym razie, z czego wynika ten mój lekki bezdech i napięcie i strasznie, strasznie dziwnie mi się to mówi. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, powiem wprost, postanowiłam po latach, bo po, słuchajcie, 7 latach wrzucania filmu co tydzień, zrobić sobie małą przerwę. I nie chcę tutaj brzmieć zbyt dramatycznie, ale doszłam do tego, że wyprodukowałam kilkaset filmów, że przez ostatnie lata żyłam pod to, aby przygotować co tydzień w piątek o 16 materiał na YouTube'a. I chyba dorosłam do tego, żeby na chwilkę wcisnąć pauzę i zastanowić się nad tym, co naprawdę chciałabym wrzucać. Vlogmasy to jest zawsze dla mnie intensywny czas. Nigdy nie miałam odwagi nie wrzucić filmu. Stałam się troszeczkę takim niewolnikiem tego mojego systematycznego wrzucania, bo nie umiałam sobie wyobrazić mojej codzienności bez wrzucania co tydzień. I bardzo się cieszę, że jest wiele osób, które też lubiło ten czas ze mną w każdy piątek. Ale ja czuję, że abym mogła wnosić większą wartość do świata poprzez swoje treści, muszę na chwilę się odsunąć, przyjrzeć się temu, co robiłam i zastanowić się, co chciałabym robić. I wierzę w to, że wy to w pełni zrozumiecie, bo wy rozwijacie się i dojrzewacie równolegle ze mną z tym kanałem. I jeżeli jesteście tutaj od dłuższego czasu,
to też widzicie, że on się zmienia i dlatego będę bardzo, bardzo wdzięczna, ale jestem pewna, że dostanę to zrozumienie od Was za to, że troszeczkę na mnie poczekacie. Oczywiście wierzę w to, że do Was wrócę, ale potrzebuję czasu. Potrzebuję czasu, mam nadzieję, że te regularne vlogmasy trochę napełniły wasz zbiornik, naładowały te baterie YouTube'owe i to będzie dla Was ok. Natomiast ja nie znikam, co poniedziałek będą podcasty, będzie troszeczkę, myślę, więcej, na próbę, podcastów solowych, zobaczymy jak to wyjdzie, ale na pewno właśnie w poniedziałek będzie takie podsumowanie roku w kontekście właśnie inspiracji roku i postanowień, czyli filmy, które zazwyczaj wrzucałam na YouTube'a, tylko wydaje mi się, że w podcaście to będzie fajniejsze, bo tam będę miała więcej czasu, żeby o tym pogadać. Także co poniedziałek będziemy się widzieć o godzinie 7. Będę też regularnie wrzucała na Instagrama, także obserwujcie mnie tam. I co? Odezwę się do Was w przyszłości. To nie jest żadne pożegnanie, a to jest zapowiedź po prostu małej przerwy, której czuję, że bardzo, bardzo potrzebuję. To był dla mnie bardzo wyjątkowy rok i ciężki, i piękny, i wierzę w to, że kiedy wrócę, to będzie jeszcze lepiej. Także dziękuję Wam z całego serca, że byliście ze mną w tym miesiącu we vlogmasach. Dziękuję tym osobom, które były ze mną przez ostatnie lata. Jesteście super i bardzo, bardzo Was doceniam. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie w komentarzu, od jak dawna jesteście związani z kanałem, od jak dawna mnie oglądacie. Ale też przy okazji życzmy sobie wesołych świąt. Ja wierzę, że te święta będą wesołe. Ja bardzo się cieszę, że wróciłam do domu. Bardzo się cieszę, że będę mogła spędzić te święta w kameralnym, ale mimo wszystko w gronie bliskich mi osób. I tak naprawdę życzę Wam dużo, dużo, dużo zdrowia. Dużo, dużo, dużo spokoju. I zadbajcie o siebie, zadbajcie o ludzi wokół Was. Pamiętajcie, że bardzo Was doceniam jako moich widzów. I dziękuję, że jesteście. Chyba ten kich kropka rozluźnił atmosferę i postawił kropkę. W każdym razie, kropek, psujesz to. W każdym razie ja już się z Wami żegnam i strasznie przedłużam ten monolog, ale jest to dla mnie bardzo dziwne, ponieważ kocham ten kanał, kocham tą platformę i Was. I całuję Was mocno. Jesteście wspaniali, trzymajcie się ciepło i widzimy się, mam nadzieję, w nowym roku. Wszystkiego dobrego ode mnie i od kropka dla Was. Dzięki jeszcze raz. Buziaczki.